Szybciej! Doganiają nas! No dobra, jednak się myliłam. Nie ma tu kryształu, tylko sam miód. A? Dobre wieści! Wygląda na to, że kryształ ma ktoś bez żądła. Język Pandy Czerwonej. Cześć! Jestem Szani. No a ty? Tancuś. Ładnie. O! Chcesz się ze mną wymienić? Jasne. Co chcesz w zamian? Aha! Dobrze. I? Co powiedział? Chcę dostać... Złoto! Złoto? Ma dobry gust. Chodźmy. No, może to jednak nie złoto? Już... prawie jesteśmy. Coś cię boli na brzuchu? Ból brzucha! Coś tu bzyczy? Pszczoły! Coś chyba robi nie tak. W szkole zawsze szybko chwytałam nowe rzeczy. Mamy, to złoto. Nie chodziło o złoto, tylko o jedzenie. Okrągłe. Jajko! Złote jajko! A gdzie my teraz znajdziemy złote jajko? To my zaraz wracamy. Spokojnie, kochani. Złote jajko jest już w drodze. Hej, więc to jednak nie jajko? O nie. Gdy w szkole czegoś nie rozumiałam, zadawałam pytania albo szukałam wskazówek. Więc to jest złote i okrągłe. Ale co znaczą te ruchy? Poza tym, że wyglądają zabawnie? Jesteśmy. Oto ono! Złote jajo! Co to ma znaczyć? Tak się starałyśmy, żeby... Koleżanka chciała raczej powiedzieć... Jak możesz! To moja wina! Ja dopiero się tego uczę. Nie szkodzi. I ja też potrzebowałam czasu, żeby zrozumieć kryształ. A gdy ja dostałam własny kryształ, ciągle zamieniałam się w słonia. Czuję, że powoli zaczynam rozumieć. Patrzcie! Złoty. Nie, żółty. Okrągły. I płynny. O, już wiem, co to jest! Wygląda na to, że przeczucie cię nie myliło. One chcą miodu. Dzięki. Brawo, Szani. Hej, Szani. A mówisz może w języku bardzo rozgniewanych ptaków? Może małpi strażnicy już sobie poszli? Nie, wciąż tu są. Dobrze, plan jest taki. Może byśmy... Wymknę się i sprowadzę zwierzęta do pomocy. A w tym czasie ja spróbuję odwrócić ich uwagę. Przemiana w małpę. No a ja... będę osłaniać Lilę? Mini przemiana! Teraz to my chwytamy za banany. Nieźle ci idzie. Następnym razem skradaj się na paluszkach. Wtedy nikt cię nie usłyszy. No nie wiem, Poli. Nie mogę się przyzwyczaić do tych małpich stóp.
Daj spokój, później mi podziękujesz. Ale... Dobra, mogę spróbować. Czy to już czas, żeby ci podziękować? Następnym razem postaraj się utrzymać równowagę. Chyba teraz Szani cię potrzebuje. Serio? O, tak. Więc umowa stoi? Sowa obiecała, że pomoże mi przelecieć nad skarbem i zabrać kryształ. To genialny pomysł. Może ja też polecę z wami i wtedy razem? Powiedziała, że nie weźmie nas obu, bo nie jest autobusem. Może lepiej pomóż Lili. Już jej pomagałam. Spróbuj jeszcze raz, a ja to jakoś odkręcę. Poli, kochamy cię, ale... Musisz nam zaufać. Ty zawsze masz jakiś ekstra plan. Totalnie ekstra. Ale my również możemy mieć swój plan też. Nie musisz mówić również i też. Te słowa znaczą to samo. Wybaczcie. Więc co zamierzacie zrobić? Panie i Małpiszon, przygotujcie się na wspaniały show! Ta-da! Wezmę jeszcze to. Szani, teraz! Potrzebowałyście. Dzięki, Poli. Ale Lila, kiedy następnym razem będziesz robić gwiazdę... La, 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 nic nie słyszę.